No. Okej. Okay. Czy 7? Czy to 7? Jest okej. Okay. Więc moi drodzy, warto się stołować w takich przydrożnych knajpach, bo jest wtedy super. Myślę, że jednak będę wracać do Quilin, a to ze względu na to, że chciałbym przepakować się raz jeszcze, zweryfikować ciuchy, które mam ze sobą, bo okazuje się, że mam plecak naprawdę 50 litrów. W plecaku jest 10 kilo, z czego połowa to sprzęt fotograficzny, statywy, dodatki, gruby sweter. Przydał się, a jakże. Nie, to ja muszę jeszcze raz przepakować kolejne doświadczenie, które jest razem ze mną. Opuszczamy Longsheng. Dziś był ostatni dzień. W tej chwili idę na autobus. Najprawdopodobniej będę jechać w stronę Quilin, czyli będę wracać. Ale to nie oznacza, że wracam, bo to oznacza, że będzie ciąg dalszy, ale z Quilin troszkę w inne miejsce. Taka akcja na szybko się właśnie wydarzyła. Z powrotem wróciłem do Quilin. Jest już wieczorowa pora. Chciałem sobie zamówić jakiś nocleg tutaj. Wiadomo, w systemie Airbnb, do którego serdecznie zapraszam. Na dole macie link. Stuwa piechotą nie chodzi, więc warto. No ale że to wszystko jest na tu i teraz, stwierdziłem, że a co ja będę, tak wiecie. No chciałem trochę inaczej. No i podchodzę do jakiejś kobiety i mówię, ty słuchaj, potrzebuję załatwić nocleg. I ona do mnie mówi, to może hotel. Ja mówię, w jakiej cenie? 80 juanów. Mówię, 80 juanów to nie majątek, tak? Mówię, spoko. Słuchajcie, mówi, wsiadaj. Pojechałem z nią do hotelu. No i co się dzieje w hotelu? No w hotelu się okazuje, że gościu mnie tak totalnie olewa. No takiego mam nerwa, no powiedziałbym wam całkiem po polsku, jak... No na jakim jestem nerwie, bo nie tylko, że mnie olewał, ale to jeszcze wyszedł z takiego założenia, że on po prostu, no totalnie miał mnie w dupie, tak? I mówię, ile ta przyjemność u ciebie? A on mówi, słuchajcie, 200 juanów. Z 80 zrobiło się 200. No i w tym właśnie momencie ja mówię, no nie, no słuchajcie, no wałka to ty ze mną lecieć nie będziesz. Co najwyżej mogę dać 80, bo na tyle żeśmy się umawiali. Nie, 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 80 to nie. I kobieta, która jest z boku, która mnie tam zawiozła, pokazuje mi inną cenę. Czyli już nie jest 200, tylko już jest 150. Okazuje się, że po prostu to jest taka ich cicha umowa. No jeżeli da się frajera złapać na 200, no to super, tak? Powiedziałem ładnie, dziękuję bardzo, do widzenia się z państwem. No i wyszedłem. No, już w tym momencie byłem zdenerwowany, więc co pomyślałem sobie? No, pomyślałem sobie, że znajdę jakąś taksówkę i podjadę do najbliższego hotelu, bo już mam... Po prostu już mi się nie chciało, tak? Wsiadam do taksówki i patrzę na licznik. Na liczniku zero. Wiem, jak się tutaj jeździ taksówkami, wiem, ile się płaci za taksówki. No, bądź co bądź, to już rok prawie mija, kiedy mieszkam tutaj w Chinach. Więc już się nie za bardzo da mnie zrobić wała. No więc wsiadam, słuchajcie, przyjechaliśmy, ja wiem, 5 minut, a jemu na liczniku stuka, ja wiem, około 20 juanów. I od razu wystrzelił we mnie ping-pong, taki chiński ping-pong. No i powiedziałem, nie kolego, zatrzymaj tę swoją furę, jak chcesz zarobić, to okej, ale nie na mnie. My jesteś drugi, który sobie w wałka leci. No, zatrzymał taksówkę, mówi, a ty dokąd w ogóle chcesz jechać, to ja ci pomogę. Ja mówię, no dobrze, dam ci jeszcze jedną szansę. Ten licznik się nie liczy, on pokazuje mi na licznik i mówi, nie, nie, no oczywiście, że się nie liczy. No ten licznik to w ogóle jest jakaś ściema. Jedziemy dalej. Ale patrzę, że licznik przyspiesza. No i co? W tym momencie powiedziałem mu, nie, zatrzymaj furę, zatrzymaj. Ja wysiadam, dokładnie w tym momencie wysiadam, o tu i teraz, teraz masz się zatrzymać. On się zatrzymał i drzwi zamknął w środku, klik, klik, klik. Chcesz ze mną pogrywać?
Mówię, słuchaj, ja się nie zgadzam na 40 juanów, bo tyle wybił licznik, 40 juanów. A pamiętacie, że taka wypasiona kolacja to jest stówa, co nie? A w taksówce powinienem zapłacić mniej więcej jakieś 13 juanów, tak żebyście mieli, żebyście wiedzieli, o czym ja w ogóle mówię. Jemu wypada 40, a obok jest taki mały licznik. I tam jest napisane 13,70. I ja mówię, no to jest cena. I jeszcze widzę, ile jest za kilometr. Tam było 2,70 juana. No, a nie przejechaliśmy daleko. No i ja do niego mówię, słuchaj, 40, to ja się z tobą tutaj nie będę pieprzyć. 40, to ja się nie zgadzam. Mogę ci dać, ale nie 40. No to ten mi mówi 30, ja mówię, w dupie z tobą, biorę 30, ci dam, ale ja wysiadam tu i teraz. No więc wysiadłem z tej taksówki, no i patrzę, że obok są bilety. Bilety do miejsca, do którego bardzo chciałem pojechać. Tam jest... Ale tego nie powiem, co tam jest. Jak mi się uda to zrobić, to wtedy sami zobaczycie, ale pamiętajcie, że to było to miejsce, o którym wam nie powiedziałem, że to jest to miejsce. No i wchodzę do tego... Do tego sklepu, właściwie do tego stoiska, gdzie się bilet kupuje. No i kobieta do mnie mówi, ty dobra, chciałeś bilety kupić? Ja mówię, tak. A robi coś, słuchajcie, robi coś na liczniku. A ja stoję jak pajac. Wyjęła telefon. No i coś tam do mnie, że o co chodzi. Ja mówię, słuchaj, chciałem kupić bilety do tego miejsca, do tego i do tego. I patrzę, że u niej pakiet tych miejsc, do których ja chciałem pojechać, kosztuje 480 juanów. I żebyście mieli wyobrażenie, o czym ja mówię, to dokładnie te same miejsca na stacji autobusowej, na takim PKS-ach, kosztuje 250 juanów. No więc już wiedząc, że co urok to sraczka, no mówię, nie, dzisiaj jakiś dzień jest nie co dzień, no jakiś nie dzisiejszy ten dzień. No w końcu stwierdziłem, że nie, że okej. Że w takim razie ja niczego od was nie chcę, nie dzisiaj. Idę sobie coś zjeść. Zmierzając do puenty, no po prostu jestem, słuchajcie, chyba po raz drugi w tej wyprawie, krótkiej bądź co bądź, w dupie. Tak. No bo nie mam załatwionego, słuchajcie, noclegu. Ale to nie jest tak, że to jest coś strasznego. To jest właśnie doświadczenie, którego się nabiera, by przy następnej wyprawie móc jeszcze raz w 100% określić wszystkie za i przeciw, co jest dobre, a co jest złe. Jakiś wentylator mi tu włączyli. Co jest dobre, a co złe. I kręcę się jak mucha w smole. Już mijam drugi raz te same motocykle. Dlaczego? No bo korci mnie, żeby wejść do którejś z knajp, tylko jeszcze nie wiem do której. Jako, że zasmakowałem jedzenia lokalsów, no to już tak patrzę na te, wiecie, takie wypasione knajpeczki, gdzie tam bling, 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 wszystko się świeci i takie a już jakoś tak trochę mnie nie rajcuje. No ale mój pasi brzuch mówi, jestem głodny. No więc szukam sobie jakiejś takiej knajpeczki, która byłaby w sam raz dla mnie. Żebyście mieli porównanie, jesteśmy teraz w restauracji w Quilin. Z cennika wynikało, że około, ja wiem, 50 juanów zapłacę za kolację. Jeżeli porównamy to, że w Quilin, nie w Quilin, tylko w Longsheng, można się stołować na przykład za 10 juanów i najeść się do syta, ale to są lokalne knajpeczki, to 50 juanów to już jest różnica, prawda? Tak więc jadąc do takiego miejsca, proponuję wam naprawdę wybrać się do lokalnych restauracji. O, super. Dostałem udka na chrupko, co mnie bardzo cieszy, i do tego dostałem jeszcze ryż.